Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku specjalnym z okazji miliona subskrypcji. Moi kochani, w dzisiejszym odcinku zabiorę Was w podróż w czasie. Przypomnimy sobie najlepsze momenty z mojego kanału, ponieważ zebrałem wszystkie najciekawsze takie momenty i stworzyłem z tego jeden wielki film. W skrócie mówiąc, przedstawię Wam dzisiaj moją drogę po milion subskrypcji, czyli jak zostałem milionerem, jeżeli chodzi o subskrypcję na YouTubie. Ale zanim zaczniemy dzisiejszą podróż w czasie, strzel łapeczkę w górę i w komentarzu napisz, od jak dawna subskrybujesz mój kanał. A najlepiej, jakbyś napisał konkretnie, od jakiej liczby subskrypcji. No i teraz oczywiście chciałem ogłosić wyniki konkursu, na które tak wszyscy czekali. Moi drodzy, te 13 osób wygrywa po 100 zł PSC. To był konkurs organizowany w poprzednim odcinku na 1300 zł PSC. Odezwijcie się do mnie na e-mail gamingwithfarel@gmail.com, aby się zweryfikować, a ja Wam podeślę kody PSC o wartości 100 zł. Jeżeli jesteś nowym, strzel subika dzwoneczkiem, a teraz zapraszam na podróż w czasie. Siema, brzydale. Co tam? Od razu pozdrawiam tego. Gabryś zań fan Farela. Rozbroił mi niknie. Nie wiem, musicie mi powiedzieć, czy jest lag, czy nie ma laga. Bo ustawiłem trochę, że była może lepsza troszeczkę jakość, ale jak widzicie, słabo to u mnie z tym internetami śmiesznymi. Ile jest osób teraz na żywo? A czy dołączyło? Ktoś mi napisze? Bo przez ten internet, ale dobra, musimy tak sobie poradzić po prostu, nie? Nic innego nie wymyślimy. Od razu mówię tak, jak będzie te live'y częściej czy coś, nie będę dawał sobie rady, to zrobię na pewno jakiś tam casting na moderatora, także spokojnie. Ze wszystkim spokojnie. Nie stresujmy się, nie? Dzisiaj miałem nagrać, ale zacząłem robić te tutaj pod OBS-a ustawienia, pierdoły, grafikę jakąś i nie wiem, kiedy mi 3 godziny zleciały, nie? Ja dopiero, wiecie, o 16 jestem na chacie, a wstaję o 5 rano, to wiecie. To jeszcze tu obiad, to tamto i naprawdę dead. Że mam tego neta słabego, 1 mega uploadu i to straszne lagi mam. Last Day on Earth jest fajny, bo on tylko wczytuje się podczas przechodzenia na mapy, zapisuje, a tutaj teraz co gram, to tak jakbym grał na singlu, nie? Skąd wziąć No nie wierzę. Derax. Dzięki za donate'a. Siemano, mordo. To tam... Turet! No nie wierzę, w tym momencie nie wierzę w to, nie? Także dobra, mordy, dzięki za to, że byliście, dzięki za donate'y, dzięki za subskrypcję, fajnie było, naprawdę, pośmiałem się. Już wam nie zabieram więcej czasu, fajnie, że wpadliście. Pozdrawiam was wszystkich. Hej. O, no i siema. Siemanko. Widzicie? Taki jestem brzydki. Siemano, brzydale. Także witam wszystkich bardzo serdecznie. No, pokazałem mordę. Żartuję, ale powiem ci, że głos ci do twarzy nie pasuje. Bo... A co ja mam z twarzą nie tak, stary? Weź mi powiedz. Kiedy pokaz studia? No, studio, kurde. I mogę pokazać studio. Czekaj, patrz. Kamera, filtry, o masz, studio. Pyk. Studio, widziałeś? Takie studio. Z twarzą brzmisz młodziej niż wyglądasz. No, co zrobić? W końcu 2000 subów. No, Krystian, widzisz, tak to jest. W końcu się wbiło. 2001. Zara ktoś unlajka da. Jednak nie. Elo, kamerka. Wow. No, kamerka. Chcieliście kamerkę, to mówiłem. 2000 subów, jest kamerka. Będzie kolejne coś na 3000 subów. Tylko co na 3000 subów? Na głowie stanę. 41 oglądających. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Farelski. O, to jest moja Justa, to jest miusia misiaczek. To mój. I czy warto było szaleć tak? Aż do bólu, powiedzcie mi. Ja się posunę w tom. Jest Jay-Z. Cześć, to ja. Tona, yo. Można postreamować together? Ja nie umiem grać w Lasta, no posiedzę z wami. Czytaj czat. Nie no, fajną masz tą dziewczynę, no dzięki. Fajne cycuszki. No dobra, nie? No weźcie. Moje życie się zmieniło, kiedy ci zobaczyłem. Boże, jak mi jest już gorąco. Ja mówiłem jej, że ma założyć, niech Klasza streamuje, a ona nie chce, nie?
Dobrze by było, co jakby Clasha streamowała, śmiesznie by było. Właśnie kończę challenge i mam 8-1, się boję, 8-2, boję się grać, że przegram. Jakby za dymiarze, jak my, jak my za dymiarze. Ładna ty piara, no taka wiesz, średnia na jeża. Patrz, mogę moderatora na czacie Kamilek. Kiedy dzieci? Stary, czy ja wyglądam na ojca? My tylko koty będziemy mieli. O, pozdrowisz. Gipster, 1, 2, 3, łokieć. Just a base łokcia. Ja nie umiem łokcia. Prawym machasz, lewym przybijasz. Jeszcze raz. A to na odwrót, bo ty masz drugą stronę kamerę. Lewym. Ale to skaleczyła, co? Ile jest łapek? Jezu, nie wiem. Kolejny na plusie, mam ponad 600, nie mam co zrobić, jesteście spoko, będzie podium. Ty Adam, rad jesteś. Adamuś. Chyba za dużo wypiłeś, nie? Adam, ale dzięki, ale... serio. No, wiesz, nawet nie wiesz, jak mnie takie coś cieszy, że do kogoś trafiam i ktoś jest taką pozytywną mordą jak ty, albo Marcelina, Przemek, Wiktoria i jeszcze Oliwia była, tak? I Kamil. Naprawdę. I Matix. No, dzięki i Matix. Bardzo. Cieszę się bardzo, Przemek i w ogóle dzięki wszystkim. Tak, cieszę się bardzo, że... No bo wiecie, ja te donaty nie przepijam czy coś, tylko po prostu chcę, żeby Justa na czymś siadła, coś tego, bo muszę iść w rozwój tego kanału jak najbardziej. No, cieszy mnie to po prostu, wiecie? Mnie to tak to cieszy, że ktoś odczuwa to... Dobra, 414 łapek. 66%. Uwaga, żółta skrzynka specjalnie dla was, uwaga. Puh! Dwa shotguny, fajnie w sumie. No to nie. Ja nie wierzę. To masz po tyłku. Ja nie wierzę po prostu, co tu się dzięki, dzieje. Dzięki, Adamek, naprawdę. Teraz już w ogóle mnie nie będzie widać. JJ Buraczek, no! Ja nie wierzę, ja stąd wychodzę. Przedłużaj, bo nie będę co robić. Grzybki, halucynki, Krystian teraz je. Czera ty jesz. No i pojedli grzybków, nie? Ole wizja. Też masz takie teraz haluny? No. Gdzie jest kamera? Nie wiem, o co chodzi. Wizję. Ja pierdziele. Machaj w lewo. To drugie lewo. Ja. Nie, czekaj. W tą ręce. A ja ciągnę w tą. Wow! I w drugą. Wow! Yeah. Dobra, starczy. Dobra. Teraz XD. LOL. Nie umiem LOLa! Just LOL, ty! Co? To co? Jest jakiś fake. Co? Dzięki. Naprawdę? Naprawdę? Stary. Ej, nie wiem co mam powiedzieć. Co? Dlaczego? O co tutaj chodzi? Dzięki, no naprawdę, no nie mam stary, nie wiem co powiedzieć, ej. Coś, co cię do tego skłoniło, rozumiesz, mordo? Myślałem, że będę miał z tego 2,5 stu... O ja ja nie wiem. O matko boska! O matko, aż mi są w ręce! Co? Gdzie to widzicie? Nie no, napisał Albania! Albania? Aha, Albania, to niezła Albania! To jak to wjechał gang Albanii chyba do nas? Czy to jaja są? Ja idę się napić, nie? Przecież to jaja są! Zagraj! Krystian! Krystian! 15 tysięcy! Co? Nie, ja w to nie wierzę, to jest chore jakieś. Hey, my friend, stop, please! On jest na czacie. I can't believe this, you know? In Polish YouTube, that's, this is unbelievable. Christian, ja nie wiem o co chodzi. To nie, to na pewno, to jest fake, nie? To nie troll, ma same kosy i skiny, bo nagrywa CSGO. To tu jakiś bogaty koleś jest. Neti... Are you kidding me? Teraz patrz na tą liczbę. Dziesięć K subskryberów! Juhu!
Justa, pokonaliśmy magiczną barierę. Dawaj tu, skakuj na fotel, dziewczyno. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, monsieur. Fajerwerków nie ma, ale się doda gdzieś w Adobe Premiere Pro kiedyś. Nieźle. Lecimy na wykrzywiona? Jak chcecie, na zadymę możemy lecieć. A się przyjęło te wykrzywione, wiesz, że tam dla pro playerów, nie? Przyjęło się tak. Tak, no, masakra, najwięcej chwili tam się robi. Ja ląduję na tej chatce Monquesta. Typek jest, frajer. Aha, to niezłe lądowanie na ekranie. To co, duo, nie? Jest, widzicie, strzela. Uważaj! 29 kapel, nie! Zobacz. Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Nie wierzę, spadłem się sam, zabiłem. No w dupę palec. Haha, mój frag. Kilo Famigo? Nie macie rakiet. Nie no, bez przesady. Czyja to jest pułapka? Parę rakietowa od razu. Jak na snajper na drzewie. O, jeszcze chyba ten wyskoczy na... Nie, nie wyskoczy. Czekaj, gdzie on jest? Jestem tu, ty... Gdzie on jest? Jeszcze derpa sobie strzela. Aha, dostał! Idę zobaczyć apteczkę, nie? Jakąś. To w chatce może będą jakieś bandaże. To elegancko. Weź się pod schodami, będą cię godzinę szukali. A nie, strefa leci, strefa, strefa, uciekaj, uciekaj. Coś czuję minę. O nie. Wow. Jednak się zdecydowaliśmy na gumiaka. Powiem wam tak, po drodze przypomniała mi się fajna anegdotka dotycząca gumy Leonu, mianowicie kiedyś w szkole miałem taką panią pod matmie. Bardzo wredna, pewnie każdy z was miał kiedyś w szkole kogoś, kogo najbardziej nienawidził. Chodzi mi o nauczycieli, ona była właśnie taką osobą, która bardzo mocno psuła krew. I miała przezwisko Guma, dlatego że nie wiem, guma wąskie drzwi, coś takiego, po prostu była cięta. I była rozwódką i kiedyś spotykała się z takim Leonem i miała później z nim dziecko. No to po szkole chodziła taka śmieszny żart, plotka, jak się będzie nazywało dziecko Gumy i Leona, nie? To mówi samo przez się oczywiście, że Guma Leon. Także taki żart. Teraz, uwaga, eliminuję. Nie zabij się tylko. Niebieski, niebieski. Niebieski swinner. Tak, czyli będę drugim tym ninją. Ninja Fortnite. A może ja sobie zrobię na różowo? O, co wy o tym sądzicie? Napiszcie w komentarzu. Ja jestem bardzo ciekawy waszej opinii. Powoli widać. Zielone. Nie, to chyba są rude już prześwity. Dlatego zaraz lecę na policję. Kilku delikwentów wyjaśnić. O matko bosko! Lil Peep! Lil Peep! Coś takiego. O ja dziękuję, wariacie. Dobra, jesteśmy po wysuszeniu. Powiem wam, tragedia, ale z tydzień ponoszę. A jak mi się spodoba, może dwa. Tak to wygląda z góry. Mam tutaj zeszycik, w którym bajs gram, maiz gram. Tutaj są ci, którzy muszą zagrać, a tutaj są, kogo mam pododawać. Tutaj mam lampy, kamery, tu jest stanowisko Justyny. Z drugiej strony laptop, krzesło, kubek nieumyty, kamerka na takim stojaku, karolifer, no i ja. Przygotowałem dla was specjal z okazji 40 tysięcy subskrypcji. Moi drodzy, z racji tego, że mój kanał ostatnio opiera się na kontencie Fortnite'a, przygotowałem dla was nietypową niespodziankę. Dzisiaj odwzorujemy sobie rzeczy, przedmioty z gry Fortnite w życiu realnym i sprawdzimy, czy mają takie same zastosowanie.
moc, to dopiero działa. Nie sądziłem, że taki kewlar zrobi na mnie aż takie wrażenie. Zobaczcie, aż mi włosy pozieleniały, bo były niebieskie. Okej, okay, tak wygląda gotowy Jack-Jack. Poćwiertmy sobie jeszcze go od spodu. Zobaczcie, wygląda naprawdę rewelacyjnie. Moja ocenka 10 na 10, a wy jak typujecie, piszcie oczywiście w komentarzu. To co? Czas go teraz wypić. Dobra, startujemy. Jak to są dwie butelki? Moi drodzy, nie sądziłem, że Jack-Jack jest tak trudny do wypicia. W grze to trwa 15 sekund. Ja już się męczę z tym piątą minutę i chyba nic z tego. To jest jakiś dla zaawansowanych pro playerów. Moi drodzy, z tej strony Paral, witam was w kolejnym zwariowanym odcinku. Moi drodzy, znowu przygotowałem dla was coś specjalnego z okazji 60 tysięcy subskrypcji. Wbijamy nasze patyczki w tył naszego Skara, wsuwamy i nasz Golden Scar jest gotowy. Jak wam się podoba? A, jeszcze magazynek. Wszyscy odliczamy teraz. 3, 2, 1, fire! Pięknie! Za dwa punkty. Za nowe zapisałem cię, mordo. 100 tysięcy! To 5, jadą w samochodzie. Zaraz będziemy celebrowali. Yeah, yeah, yeah. 100 tysięcy, mordy. 1000 łapek w górze, dziękuję wszystkim. Jestem mega, no wzruszony nawet wam powiem tą sytuacją. Dziękuję wszystkim za to, że jesteście. Za każdy łapkę w górę, za każdego subika, za każdego donate'a, nawet tego darmowego ludca. Dzięki wam mogę robić konkursy, ten kanał się rozwija, mam możliwości na robienie lepszych filmów. Gdzie jest kurde Picolos? Rubble Bubble? Jedziemy. No matko kochano, co to jest? Otrzymane za to mocą PayPal. Nie to zabije, nie? Drodzę po bańkę kosze zera. W eurodolcach funtach ten. Lumyska C33361 dodasz do znajomych. Będę chodził tak jak on. Taki porobiony. Słuchajcie. Tak jest, lecimy na milion. Zaraz będzie wycinanie, wyjaśnianie ściany tej oto. Wymyślimy sobie na różne sposoby. Zaraz drona przyniosę, będziemy dronem to zrywali. A później świeca, albo teraz. Teraz świeca challenge, co? Jak spadnę twój na karetę. Drodzę po bańkę kosze zera. Yeah! W eurodolcach funtach tel. Za słaby, 1 na 10, no. Dobre miejsce, czy jeszcze? Zbieramy na nowe gąbki. Dobra. Pierwszy etap za nami. Teraz będziemy rysowali przycisk od YouTube'a. Nowy przycisk od YouTube'a przyjechał. Mogłeś wyciąć miejsce w piankach na przycisk? No ale przecież wyciąłem.
No co? Chłopie! 100 tysięcy sub był jak nic. 100k subów przycisk. Justyna? Ho! Przycisk przyszedł od YouTube'a. Super. Musimy zrobić jakoś mądrze tutaj mocowanie, żeby jak będziemy machali, żeby to nam nie spadło. Uwaga! Tum, 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 tum. Boom! I cały Unicorn Rainbow Smash jest gotowy. Moi drodzy, moim zdaniem wyszedł naprawdę rewelacyjnie. Justyna, teraz twoja kolej. Chodź, pokaż, co przygotowałaś. Zapraszam. Co to ma być? No, narzędzie do zrobienia mojego kilofa. Ten balon? No kilof balonowy, nie wiesz co to jest? No, jest taki kilof, ponoć jest taki kilof, w piątym sezonie występuje w karnecie bojowym. No, ale najładniejszy. Czemu na to nie wpadłem? Ja spędzam 10 godzin na zrobienie Lamorosa, a ty mi wyskakujesz z balonem? Zwykłym? No. Nie, dobra. Bawcie się beze mnie. Kurde, no. Idzie coraz lepiej. No, łudząco podobny. Teraz przyszedł czas, żeby przetestować nasze kilofy w terenie i sprawdzimy, który lepiej zbiera matsy. Do dzieła! Witamy ponownie, tym razem jesteśmy w lesie, będziemy sprawdzali, który kilof jest bardziej efektywniejszy i wydajniejszy. Teraz będziemy rąbali nimi drewno, dokładnie las, który za nami się znajduje. Farel zaczyna jako pierwszy tą nierówną konkurencję. Nierówną, ponieważ jestem w 100% pewny, Justyna, że ja ją wygram. Nie ma najmniejszych szans, żebym oddał ci zwycięstwo w takiej oto konkurencji. Ja jestem urodzony lumberjack, dodatkowo mam jednorożca, no to samo mówi przez się. Myślę, że nie. Myślisz, że nie? No to zobaczymy. Nie masz ze mną szans. Będziemy wyjaśniali te oto drzewo. No to jedziemy. A few moments later. Finito, finito. I co, Justyna? Dasz radę to przebić? Zobacz. Zobacz. Chwila czasu i zobacz ile drzewa. Zwycięstwo jest coraz bliżej. Teraz czas na Justynę. Moi drodzy, wiem, że mój kilof nie wygląda tak fenomenalnie jak Krystiana, ale ja w niego wierzę. Mam nadzieję, że poradzi sobie chociaż z tym drzewem. A few moments later. Nie, no ja się poddaję, mordeczki. Zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie, co się dzieje. Jej kilof pół lasu. A pół lasu wyciął. Nie mówiłam, że mój kilof jest najlepszy? Nie, no ja się już poddaję. Ostatni raz coś odzorowywałem. Wow! No nie, no za tą lamę. Dobra, uwaga. Za to ma ten donate. Za to, co zrobiła. No, ta lama jest przepiękna. Ona jest jakaś taka w ogóle 3D, stary. Kozacka jest, serio. No. Terence, miałeś i spać! Ej, ona powiedziała kogoś nie, bo myślała, że to on jej wysłał donate. Czuję się opluty. 550 zł na piwek otrzymamy za pomocą PayPal. Co? Co? Ona myślała, że po pierwsze ktoś inny? To jest... co? Zapraszam. O co chodzi? Powiedz, że chcesz tam! Nie, ja nie wierzę. O co teraz chodzi? Nie, to jest fake. Nie, to jest fake na 100%. Ja nie wierzę. Wyślij to i napisz, że to jest free, niech napisze coś na czacie. Nie, jak przyjdź do nas. Nie, do nas. No co ja działaj? 1000 zł. 1000 zł, uwaga! Bo nie ma live'a, no właśnie. Ona nie widzi, ona tylko czeka, że przyzna, nie? Piwek otrzymany za pomocą PayPal. Ja pierdzielę, ale mnie ktoś troluje, nie? Ej! Ona myśli do trolno. Przecież to jest fake! Ej! Nie! Smutno mi trochę! Ja dostałem 1500 zł donate'a. Ej, smutno mi teraz. Boże, ja nie wiem, co mam. Ja nie wiem, co mam zrobić! Boże! Freeze jest u mnie na live! Nie wierzę, nie! Ja nie chcę! Cześć, Freeze, pozdrawiam cię, Boże! To dawaj te pieniądze. To fake Freeze i fake hajs. Szok! Fake hajs. Taki papierowy wydrukowaliśmy i wysłaliśmy. Tam drukarka, nie? Tam drukarka 3D jest. Nie.
Nie, no teraz to mnie rozwaliłeś. Czekaj, ale my... Ja się całowałam 3 razy. Poczekaj, Mati. Poczekaj. Ja się całowałam. Ja sprawdzę, ile jest na koncie, bo na koncie będzie trochę więcej. Bo z PayPala wzięło z 1000 około. Ej, Fris jest u mnie na live. Więc polecimy trochę grubiej. To polecimy trochę bardziej. Będzie, słuchajcie, ponad 5000 zł. Myślę, że... ile to wyjdzie? 6,5K, nie? Nie, nie wiem, co mam nawet powiedzieć. 10 zł, 1500 i będzie 2 koła, i myślę, że... Ej, zapytam cię, czy wyślę mi tą... Dziękuję tą lamę. Ci, Fris, Boże, co tu się dzieje? Ja chcę tą lamę mieć, ja chcę tą lamę. Bo nie wiem, co się dzieje, teraz trzymasz. No. Strefy, bo zaraz przegram gierkę. Dobra, lecimy. 1,5 tysiąca złotych wysyłamy, słuchajcie, uwaga! Patrz, teraz zwariuje. Ona teraz zwariuje, pa. Pa. Proszę was. Jeszcze nie widzi, nie widzi, czeka. O, czeka, patrz. Kurde! Za pomocą. Słyszała? Co? Słyszała! Nie, tu jest jakiś żart! Nie! Nie, ja stąd idę! Ja stąd idę, Krystian, proszę cię, chodź tu. No, to mnie zaskoczył. Ale odezwij się na mail, bo ja się to mam. Krista lama. O, jaka piękna! Ta lama idzie do ciebie. Jest! Przekonam Krystiana, żeby ci ją oddał. Jest! Ja pierdzie wierzę. Fris, dostaniesz tą lamę. Obiecuję, dostaniesz tą lamę. Dobra, trzymam za słowo. Nie, ja się cała czas, ja w ogóle nie wiem, co mam mówić. Ona przecież miała nieuzbierane na pieska do połowy, a teraz ma 200%. Bez kitu! Dawajcie serduszka na czacie dla Friza! Chcemy tą lamę, nie? Ona będzie nam tak przydała. Tak, ja chcę tą lamę, jest przepiękna. Najlepszy zakup w moim życiu, kupiliśmy lamę za 3000 zł! Za 3050! Dziękuję ci, Fris, serduszko dla ciebie. Proszę bardzo. Pozdrawiam ciebie. Nie ma problemu, zostawiajcie łapy w górę i subujcie kanał, to będzie kolejny odcinek, podwoimy tą kwotę. Dziękujemy za serduszka! Wiecie, co jest najlepsze? Że sobie chodzimy po Paryżu. Tak jest. A jutro czeka nas mega wydarzenie. Fajny event. Paris Games Week? Tak, Paris Game Week. Co ty masz tam za ramię Predatora, gościu? A takie, o! A weź pokaż, jak to chodzi. To jak chodzi? Zobacz. No. Klikasz tak. No. Zobacz, zobacz jaki sprzęt. Chłopie. Robocop. Masa osób, powiem wam, że PGA to się chowa. Zobacz, tam wariat kaskader poleciał. Ej, mega kozacki burger, zobaczcie. Ludzie sobie z nim zdjęcia zrobią. Paki majezy, kozacki. I jest disco lama. A tutaj lama z bandytą. Co jej się w głowę stało? O nie! Najgorzej! A tutaj ludzie naśladują tańce z Fortnite'a. Konkurencję mam we Francji. Chyba będę musiał zrobić takiego samego. Co wy na to? Oni nie mają konkurencji, stary. Naprawdę mega zrobiony. I fajnie szczegółowo jest zachowana. Manoś stoi, nie czuję. Siemane, maneczko. Sztos. Sztosik, sztosik. Różowe hoodie, tak o. Będzie ubierane? Kozak widok, co? Dzięki jeszcze raz, Epic Games. Nie no, jedną ręką kamerować, jedną kierować, to jest kopie mistrzostwo świata. Gościu! Dawaj! Jedziemy! Dobra, mega zimno. Jest na mikrofonie. Lecone dalej, normalnie. Odstawiamy teraz nasze Batmobile, które się dobrze sprawują. Parę foteczek na schodach i ciśniemy dalej. Pozdro od lewego. 400 tysięcy, lewy, dziękuję ci za to. Tak jak było mówione, świeca challenge, dziękuję. Woohoo! Na 400 tysięcy? O mój Boże. Piece robi.
400 tysięcy subskrybentów! Kto by pomyślał? Kto by pomyślał? Dziękuję ci, Lewy! Dziękuję, że dobiłeś. Wow! Dziękuję jeszcze raz. To niezła świeca, czego? Zawsze na stoka jest świeca, nie? Au! 5 subów! Jak ja odpalam już wariata? Dzięki na Binal! Będzie nawet z tego kaganie dla joysticka. Tak! Pytam i o zdrowie, pytam, jak się czujesz w 500 tysięcy subów! Jadę! Jadę z koksem! Tylko nie we mnie, tylko nie we mnie. Nie w oko. Jak ja normalnie strzelam w katę. W okno w okno walczujesz to? Joystick, chodź! Wariacie! Nie bój się, Joystick! Nie bój się! No nie mogę! Co to? Piccolo? Nie gazowane? Joystick, jak się ojcz, wiedziałem, że JJ jest lepsza od Farela. Co, oni są normalni? Jest! Jezus święty! Mamy to, Joystick! I dzięki wszystkim. Jeszcze raz chciałem podziękować każdemu widzowi za suba. Świeca z okazji 500. Może być świeca. Żebym się nie zabił tylko. Nie jest świeca. To jest świeca. To jest świeca na rękach. Może być. Ładna świeca? To serduszko na czacie poproszę. Kto przegra, ten kręci kołem i robi hardcore wyzwanie, tak? Tak jest. Uwaga, do trzech wygranych. Tak jest. Dawaj. Na 3 po 3. 1-0 dla Farela, dobra? Dawaj, 3 po 3. Fuck, no! Co? Czekaj. Co teraz Farel da? Czekajcie, co Farel da teraz? No. 3 po 3. Jest! 2-1. No. 3 po 3. Uuu, 2-1 dalej dla Farela, dawaj. 3 po 3. Nie! Gała fortuny! Nie, a włosy farbowane, te sprawy. Jeeeej! Jalapeno! Gramy już szybko, stary, dawaj! To tam spokojnie, zagramy o trzeciej rundy. Trzymaj ładnie. Trzymam. Proszę się uśmiechnąć do kamery jeszcze tylko. Teraz tak za mnie szybko i do buzi. Tak. Rak, babkę, jak? Chcesz oblizać łyżkę? Spłukałem się. Czyli jeden, jeden by tylko ci żelki zostały tak Stary, gdzie by tak słabo to płyciło? Jest przyzwyczajony do ostrego? Czar, patrzcie. Widzicie moje oczy? Nie urwij koła. Guma szok! To easy, to easy. Patrzcie tak, uwaga, zbliżę się do tego. Raz. Dawaj. I czarną sobie jeszcze weź. O, w mordę, jeżdża. One są kwaśne. Kwaśne! Naraz! No już biorę. Jest kwaśna, nie? No jest. Sorry, czad. Ale dobra. Zakręć stary tak porządnie, jak? Uwaga, czy będzie malowane? Jest! Mamy to! Farel, przyjaciel, będzie miał farbowane włosy. Tutaj mamy, słuchajcie, taki spray specjalny, ale postarajcie się zgadnąć, na jaki kolor Farel będzie miał malowane włosy. Ja zobaczę, czy ktoś dobrze mówi. Niebieski, różowy, czarny, róż czarny. Przy złu otwarte. Dawaj różowy, na pewno rudy. Mikołaj na bank rudy mówi. Tak, nie widać, stary. Ale nie jednostajnie, musisz tylko naciskać. Psik, psik, psik. Wtedy lepiej kryje. Widać, nie? Pokaż Farel do kamery. No jak nie widać? Ej, ja do płoku, a tu... Czekaj, weź, dawaj, już zasadnie oczy. Ja tak mi się podoba. Farel na różowych włosach. Kurde, płomienny gościu, nie? Siemano wariaty, witam w pierwszym wideoblogu. Mamy aktualnie godzinę 3 w nocy. W ogóle Justyna, ja muszę robić włosy dzisiaj? Jak chcesz, jak ci wygodnie. Aha, no to przykro mi bardzo, będziecie oglądali mnie dzisiaj nieuczesanego. Bo mam takie przyzwolenie. Teraz taka ciekawostka. Od dziadka dostałem dolara, wyobraźcie sobie, i zobaczcie, z którego jest roku. Z 85. Mój dziadek był na Florydzie w 84 i w 85. I teraz jak wyjeżdżałem, to dał mi dolara. Kochane jest, co? Tyle lat trzymał go dla mnie, aż wnuczek poleci do Stanów. A my znowu, moi drodzy, w koreczku, ale chociaż widoczek ładny. Ojej, jaki ten budynek wielki. I ja dziękuję. Okej, powoli już dojeżdżamy i widać znak Hollywood na samej górze.
Okej, moi kochani, już jesteśmy na Venice Beach. Powiem wam, zamek przecudowny. Jest też sam Walt Disney z Mickeym za rączkę. A w oddali przecudowny zameczek. Yes! Yes! Woo! Mordeczki! 700 tysięcy! Uuu! Dobra, jest! Przed chwilą nie było, ale dziwnie, dosłownie sprawdzałem 5 minut temu. Dzięki Rogal, dzięki Jawor, dzięki Konop za nominację. Ojojoj, to nie będzie quality rap, ale dam sobie wszystko, macie rację. Cel jest szczytny, a ja postaram się tutaj wbić w rytmy. Lecimy! Nazywa Joystick, a drugi Eevee. Mam też tu dziewczynę, no i sobie nagrywamy. Dzięki temu dużą liczbę fanów zdobywamy. Widzowie pytają, co to COVID-19. Odpowiadam, to choroba, jej nie lekceważcie. Tylko idiota nie boi się choroby. Zastanów się, ile osób umiera w ciągu doby. Dlatego zbieramy dzisiaj HS dla szpitali. Po to, żeby ludzie się już nigdy nie bali. Żeby się spotykali, żeby się przytulali. Żeby rozmawiali, grillowali, imprezowali. Jeżeli ty też chcesz już normalności, to pomóż i wpłać kwit dla tych gości. Skup się teraz, no i pomyśl o swych bliskich. Przecież dobrze wiesz, że to dotyczy nas wszystkich. Medycy, lekarze, to jest nasza broń. Wbija link do zrzutki i naładują. Nasza pomoc tutaj jest nieoceniona. A każda złotóweczka chroni nas od zgona. Moi drodzy, to była moja parszywa, brzydka szesnastka. Mam nadzieję, że podobało. Nominuję Nolifa, Paliona oraz JJ-kę. Macie 72 godziny. Bang! No ten gród jest przepiękny, spójrz tylko... 900 tysięcy! Tak jest. Widzowie, kocham was. Po przyjacielsku. Dziękuję każdemu za każdego subika. Powiem wam tak, brakowało 250, nie sądziłem, że bijecie tak. To jest dla mnie po prostu szok w trampkach. Udało się, moi kochani, udało się. To jest ten bezcenny obraz. Otwieramy i uwaga, co to będzie? Wow! Farel, Fortnite, rozdział drugi, sezon czwarty, super bohater Farel. Mua! Dziękuję Epic Games, jesteście kochani. Moi drodzy, to jest Farel, super bohater z elektryzującym spojrzeniem. Rozumiecie? Wygląda kozacko, daje 10 na 10, a wy napiszcie, jak wam się podoba. Czy podobny, czy niepodobny? No troszeczkę... Profil mam ładniejszy. Ojeju, powiem wam, że zaczynam się stresować, nie? Zaczynam się stresować, mordeczki. Siemaneczko, masakra. Witam wszystkich. Masakra. Uwaga. Wow! 9. 5. 4. 3. Milion! Yes! Milion subskrypcji, moi drodzy. Tak jest. O to chodzi. Nie bój się. O to chodzi. Dziękuję. No. Dziękuję wszystkim za każdego subika, za to, że ze mną jesteście od samego początku, za każdą łapkę w górę, łapkę w dół, za negatywny, za pozytywny komentarz. Oczywiście też chciałem podziękować, największe podziękowania należą się JJ-ce za to, że ona razem ze mną rozpoczęła tą przygodę na YouTubie, także kochanie, bez ciebie tu się nic nie udało. Kocham cię, dziękuję za każde wsparcie, dziękuję też wszystkim za to, że jesteście, moi drodzy. Milion subów, największe w sumie wam powiem marzenie, jakie miałem na chwilę, to się spełniło. W 4 lata i w 4 miesiące udało się wbić milion. Pięknie. 4 lata już minęły? 4 lata i 4 miesiące. Wow. 1611 dni. Uwaga! O to chodzi! Wyjadamy go!
Krystian! Kurwa, jeszcze kurczak! Gratulacje, mordeczku! Milion słów, stary, co tam? Jezu, gdzie są to, co wy to robicie? Dobra, 3, 2, 1 i co, gdzie mam patrzeć? Przez siebie! Dobra, daj! Wow! Dobrze! To jest maszynu! Wow! Jesteście cudowni, nie spodziewałem się nigdy, że ktoś mi zrobi tak zarąbisty prezent, taką wielką niespodziankę. Kocham was. I teraz nie ma. Czy to lasta? Brawo! Ten samochodzik zostaje z tobą na zawsze. Dziękuję. Proszę bardzo. Szkoda, że nie ten pod domem. Tak smakuje milion.